Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren i zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Jednocześnie oczywiście live'ik będzie robiony na TikToku, więc jak będę coś gadał do siebie za dużo, to znaczy, że gadam trochę do TikToka. Dobra, mam coś tutaj w tej grudce ziemi. Chwila napięcia i mamy dwa złote, współczesne, patrzcie. Jest moneta dwuzłotowa. No już na wodę zarobiłem i mam to w tej grudzie ziemi. No, musimy kreta włączyć. Tutaj nie ma. Odrzucamy. Tutaj. Patrzcie. Jest coś. Coś jest, ale co to? Zaraz zobaczymy. To chyba była moneta. O. Proszę bardzo. Mamy monetkę. Ciekawe co to wyszło. Zaraz ją przetrzemy. O. Ciekawe. Co to wezmę? Mam trochę wody. Na mokro, ale nie spodziewałbym się, żeby to była jakaś rewelacyjna moneta, bo jest strasznie. Choć tutaj takie kółeczko się rysuje. O, teraz to już. Nie, wycieruch. Wycieruch, choć mógł być to grosz pointowskiego, ale tak mi się wydaje, że to mógł być fals po prostu z epoki. Jest jakaś monetka. Co to może być? Coś większego od baratynki. Ale niestety zaklejona strasznie. Weźmiemy szczoteczkę i spróbujemy tą monetkę troszkę wyczyścić. O, chyba to będzie perelek. Tak, orzełek. Orzełek bez korony. Ta moneta strasznie. Tak, 50 groszy, ale to będzie chyba pierwszy rocznik.
taka, że aż wypadła między palcami. O, tutaj mamy. A super, super. Cieszę się razem z tobą. Zaraz wyczyścimy tą monetkę na rękawiczce. O, chyba borotyneczka. Ładna taka zieloniutka. O, proszę bardzo. Co tu może być? Widzicie ten wzór na tym guziku? No, widać, ładnie. Ciekawe, co nie? A chyba guzik. No i to musi być stare. Tak, guzik był. 50 albo 20 groszy z PRL-u. 20 groszy z PRL-u. Ale jest pierwsza moneta w niedzielny poranek. Zobaczymy, co to wyszło. Ciekawostka jakaś. To jest kolor. Jakiś ołów. Znalazłem teraz coś takiego. Wygląda mi to na srebro. Są jakieś zdobienia na tym tutaj. Bardzo fajna rzecz. Nie wiem, co to mogło być. Zaraz zobaczymy, co to jest. Czy to moneta, czy to guzik. Chyba monetka jakaś. Jedna, druga kopiejki. Jest jakaś klamerka. Proszę bardzo. Taki oto kolorek. Coś takiego wyszło. Może od rakietnicy. No tak, tak. No. Może być. O, jest. Jest kolejna łuseczka. Tym razem osinek jakiś. Jestem już w domu. To są śmieci oraz część złomu z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Takie łuseczki karabinowe, jedna, widzicie, taka jakaś malutka się trafiła. Kuleczka tutaj szrapnelowa. Zatyczka prawdopodobnie od fajki jakiejś. Ten oto przedmiot. Myślałem, że to jest kawałek spodu od jakiejś łuseczki z rakietnicy, a jednak nie. To jest element odkurzacza takiego z lat 20. Tutaj nawet są literki, napisy F-Bank. I tutaj jest słowo takie patent. Numer patentu 20, już wam mówię, 23610 i 1902 rok. Opis tego przedmiotu wstawię w opisie filmu. Dwie monetki nieczytelne, taka jak jakaś nabijka, moneta współczesna, dwuzłotowa, monetki z PRL-u, jedna, druga kopiejki, taki oto medalik aluminiowy, grosz pointowskiego, ale w bardzo słabym stanie, taki kawałeczek ołowiu, z jednej strony wypukły, z drugiej płaski, boratyneczka, taki oto guzior wyszedł, kalesoniak i taki oto srebrny przedmiot. Nadal nie wiem, co to może być. Moim zdaniem może to być jedno z ramion jakiegoś krzyża. To jest ze srebra. Jak widzicie, bardzo ma ładne zdobienia. Proszę bardzo. Szkoda, że nie cały ten przedmiot, bo jak widzicie, tutaj jest coś urwanego. Więc możliwe, że gdzieś jeszcze na tym polu może być reszta, tak mi się wydaje, tego krzyża. Poszukiwania były w bardzo ciężkim terenie, ziemia bardzo twarda, namoknięta. Byłem wykończony po tych poszukiwaniach, ale ogólnie jestem zadowolony. Zapraszam na kolejne wypady ze mną w teren, a tymczasem pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do was. Cześć!